z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orzy lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepaść się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Drodzy parafianie, szanowni goście, uczestnicy tej uroczystości ku czci świętych aniołów stróżów w naszej parafii w Zbuczynie. Najpierw tytułem wprowadzenia wyjaśnienie odpustu. Rzeczywiście ta tradycja wciąż jest żywa w Kościele i w Bogu dzięki. Tradycja nie tylko uroczystej mszy, ale przy okazji również spotkań rodzinnych. Rodziny zjeżdżają się ze sobą, jest okazja porozmawiać, jest okazja się ugościć. Święty Paweł mówi, bądźcie gościnni, bo niektórzy nie wiedząc gościnę dali aniołom. Więc gościmy się, spotykamy się. Ale przecież trzeba wiedzieć o tym, że odpust jest przede wszystkim wydarzeniem duchowym. Każdy grzech, który czynimy, ma dwa rodzaje skutków. Winę i karę. Wina zostaje nam odpuszczona w sakramencie pokuty. Jezus na krzyż idąc bierze moje i twoje grzechy i mówi, Ojcze, przebacz, nie wiedzą, co czynią. Rzeczywiście grzeszymy, nie wiedząc, co czynimy. Niekiedy wybieramy jakieś dobra, które wydają nam się bardzo ważne, bardzo potrzebne, a z czasem okazuje się być czymś zgubnym. Niekiedy mamy poplątane umysły, nie wiemy, gdzie jest prawda, gdzie jest dobro. To nazywamy grzechem. Jezus nas uniewinnia. Ojcze, przebacz. Nie wiedzą, co czynią. Pogubili się. Pogłupieli. Ale zostaje jeszcze jako skutek grzechu kara. Wiemy o tym, że każde zło musi być ukarane. Złoczyńca powinien ponieść konsekwencje. To jest norma. Także w życiu duchowym. Odpust jest darowaniem całkowitym lub częściowym tej kary, która przynależy do grzechów. Dlatego można powiedzieć, że odpust w parafii jest takim najważniejszym dniem. Chyba po świętach Zmartwychwstania Pańskiego, po Bożym Narodzeniu, to odpust jest takim najważniejszym świętem, bo dzisiaj Kościół otwiera skarbiec swoich łask. Tak jak w domu przejmujemy dziedzictwo dziadków, ojców, sami później to dziedzictwo przekazujemy naszym synom, wnukom i każdy, ktoś chce dołożyć do tego dziedzictwa. Tak można powiedzieć, nasze cierpienia, nasza modlitwa, nasze wszelkie dobre czyny. Każde dobro, które czynimy zgodnie z wolą Bożą, to jeden wielki skarbiec Kościoła. Wkładamy to dobro do tego skarbca, który już od tysiącleci jest zgromadzony. Dzień odpustu na skutek tych wszystkich łask, tego dobra zgromadzonego w Kościele, Bóg obdarza darowaniem kary.
Można ten odpust ofiarować za siebie bądź też za jedną konkretną osobą zmarłą. Więc chciałbym was zaprosić na początku tego odpustu, byśmy Pana Boga poprosili o tą łaskę. Jeżeli chcemy ofiarować za siebie, to czyńmy to za siebie. Jeżeli chcemy ofiarować za konkretną osobę zmarłą, to zechciejmy uczynić taki akt ofiarowania tego odpustu. Uczynimy to przy modlitwie, przy Najświętszym Sakramencie. Ale jednym z warunków uzyskania tego odpustu jest stan łaski uświęcającej, porzucenie nawet przyzwyczajeń do grzechów lekkich. Dlatego proszę was o to serdecznie, by nikt, kto tylko może chodzić do spowiedzi, nie wyszedł dzisiaj ze świątyni bez stanu łaski. Byłoby to czymś nierozumnym, żeby nie powiedzieć głupim, bezsensownym, by uroczystość odpustową przeżyć w stanie grzechu. Skoro Bóg otwiera przez Kościół skarbiec tej łaski, to jakże nie otworzyć swego serca na ten wielki dar? Księża już posługują w konfesjonałach. Myślę, że jeszcze księża przybędą z dekanatu. Więc o to serdecznie proszę, kto tylko może, niech będzie dzisiaj u Komunii Świętej, żebyśmy widzieli ten odpust także w rzeczywistości duchowej, w rzeczywistości świętej. Nikt z nas nie zmarnuje tej okazji do odpustu. Mam nadzieję, że ministranci są wyspowiadani. Tak? Tak? Tu też? Maciek też? Maciek do spowiedzi. No lecieć, ma być odpust. No, teraz wszyscy widzą, ale już powiedział, że nie. No to do spowiedzi, krótka piłka. No właśnie, bo to w parafii Zboczynie jest kilkunastu moich uczniów z elektryka, więc mam taką śmiałość. Maciek, Kuba, Paweł, tam widzę Mateusz, tam widzę Czarek, ale jeszcze kilku nie widzę. Właśnie, no to zaczynamy teraz kazanie. Ja o tej spowiedzi powiedziałem serio. Nie ma odpustu bez spowiedzi. A przy okazji jest pierwsza sobota wczoraj, pierwsza niedziela dzisiaj i pierwszy piątek. Tylko korzystać. Dobrze, moi drodzy. Kiedyś na pielgrzymce podeszła do mnie pewna kobieta i zapytała mnie tak. Proszę księdza, ile aniołowie mają skrzydeł? Zdziwiłem się tym pytaniem i mówię, siostro, bo na pielgrzymce tak się zwracamy, mówię, to wszystko zależy od tego, czy jest rodzaju męskiego, czy żeńskiego. Mówię, te żeńskiego mają więcej skrzydeł, bo mają więcej do zasłaniania. Ach, ksiądz, tylko żartuje. Jakie pytanie, taka odpowiedź. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdy patrzymy na wszystkie wyobrażenia aniołków, to takie właśnie cherubinki ze skrzydełkami. Ale kiedy dotykamy rzeczywistości duchowej, a aniołowie to są duchy, to chyba logicznym jest, że nie mają one ciała. I trzeba mieć świadomość tego, że kiedy dotykamy rzeczywistości duchowej, to trzeba się zdać na to, co Słowo Boże mówi. Oczywiście nasza wyobraźnia próbuje ułożyć tą rzeczywistość duchową na sposób ziemski. Zdarza się, że na grobach małych dzieci niektórzy piszą, powiększyło grono aniołków. Ja wiem, że broń Boże, nie chcę nikogo dotknąć. Ja wiem, że to tak się wydaje. Ale z punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia objawienia, to jest nieprawda. Tak nie wolno pisać. Od chwili poczęcia, od chwili, kiedy dwie komórki, męska i żeńska, zjednoczyły się ze sobą i powstało życie, to jest życie człowieka. I my nigdy nie będziemy aniołami. Nawet gdy dziecko zemrze, mając jeden dzień, w niebie będzie człowiekiem. I powiem więcej. Aniołowie, jak mówi pewna tradycja, w pewnym sensie zazdroszczą nam naszego człowieczeństwa. A dlaczego? No bo przecież wcielony Syn Boży wszedł w ciało człowieka, nie stał się aniołem. Ojcowie Kościoła mówią, że kiedy Bóg stwarzał człowieka,
kto chciał go wynieść ponad wszelkie stworzenie. I kiedy czytamy opis stworzenia człowieka, to widzimy, jak Bóg wszystko przygotowuje dla człowieka. Człowiek nie znalazł się na ziemi przez przypadek. Nie jest jakimś elementem czy wytworem sił przyrody, które są bezrozumne. Bóg zapragnął człowieka, jak czytamy w Słowie Bożym, wszystko dla niego przygotował. To wszystko jest dla człowieka. Człowiek, korona stworzeń. Ale jak mówią ojcowie Kościoła, to jeszcze zbyt mało. Bóg zechciał, by Jego Syn przyjął ludzkie ciało po to, by człowieka ubóstwić, przebóstwić. By człowiek rzeczywiście stał się podobny do Boga. Jak mówią ojcowie Kościoła, niektórzy z aniołów, słysząc ten Boży pomysł, powzięty od stworzenia, niektórzy aniołowie zbuntowali się. Nie, takiemu Bogu służyć nie będziemy. I z Lucyferów, tych, którzy niosą światłość, Lucyfer, niosący światło, stali się lucyperami, gardzącymi światłem. Tak, dotykamy dzisiaj rzeczywistości nadprzyrodzonej, rzeczywistości duchowej. O, bardzo pięknie. I o to chodzi, byśmy na tę rzeczywistość rzeczywiście byli otwarci. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj bardzo trudno mówić o tej rzeczywistości duchowej. Boję się, że kiedy patrzę na katechezę, to niekiedy mam do czynienia z ludźmi, którzy wychowani w domach religijnych. To jednak bardzo często ta rzeczywistość duchowa jest dla nich obca, obojętna. Takie dwa przykłady z życia naszego elektryka. Niedawno półmetek, połowa szkoły, wielka popijawa, bo tak naprawdę w dużej mierze do tego to się skłania. Jeden z rodziców pisze do mnie, bym wystarał się dla uczniów o dyspensę, bo ten półmetek odbywa się w piątek. Rodzice proszą księdza, by pomógł, by dzieci nie miały grzechu. Odpisałem grzecznie, że wypadałoby, by to same dzieci przyszły, chociaż jeden z nich, i zwrócił się z tą prośbą do księdza. Że jest to trochę dziwnym, gdy sami uczniowie o to nie proszą, a proszą o to ich rodzice. Nie zgłosił się do mnie, być może do innego katechety, nie zgłosił się żaden uczeń. Wszystko jedno, że to piątek. Wszystko jedno, że to zabawa. Wszystko jedno, że gęby się trzęsą od jedzenia kiełbachy, a wódka leje się litrami. To już nic nie znaczy. Dla nas, z mojego pokolenia, może już dla niektórych też to nic nie znaczy, ale dla was, co macie siwe włosy, rzecz nie do pomyślenia, by w piątek iść na zabawę, by w piątek urządzać uroczystości. A ile grillów robi się w piątek? A ile zabaw w szkołach robi się w piątki? Niebawem Dzień Nauczyciela. W wielu szkołach to też będzie zabawa w piątek. Mówimy, przecież już piątki można. Ale jest coś takiego w życiu duchowym i nie tylko zresztą w życiu duchowym, że nie wypada. Nie wypada. I drugi przykład, kiedy jeden z moich uczniów podchodzi do mnie i pyta, proszę księdza, mam zaproszenie na osiemnastkę, jest ona w piątek, dopiero co zaczęliśmy Wielki Post, bo była to rozmowa, nie wiem, czy w środę popielcową, czy w czwartek. Ja mówię, a ty nie wiesz, że jest Wielki Post? No tak, ale zaprosił mnie kolega, który nie chodzi na religię i uważa się za niewierzącego. Mówię, Krzysiek, czy dla ciebie to nie jest pewną próbą? Gość, który ma Boga za nic, wiarę za nic, zaprasza ciebie, człowieka wierzącego, z domu pobożnego, bo znam ten dom, w
piątek po popielcu, jakby nie było innych dni. Ja ci nie powiem, czy masz iść, czy nie. Ty powinieneś to wiedzieć. Wybierz sam, jak uważasz. Poszedł. Dobrze się bawił, a później zachorował. Ja widzisz? Czy nasze pokolenia, pokolenia naszych dzieci, czy mają jeszcze wyczucie życia duchowego? Czy przypadkiem ta cała duchowość nie sprowadziła się już do tego, że matka, ojciec patrzy, to trzeba pacierz, że tak się potocznie wyrażę, wyklepać. Matka, ojciec patrzy, to trzeba pójść do kościoła w niedzielę. Ale myśli się w tym kościele o niebieskich migdałach, kiedy się tylko skończy. Czy mamy taką wyczucie tej duchowości, życia duchowego? Czy też zgodnie z tym światem, w którym żyjemy, już dawno staliśmy się jak zwierzęta? Wiem, że niektórzy się oburzają, kiedy tak mówię, ale kiedy człowiek nie prowadzi życia duchowego, to naprawdę jego życie niewiele różni się od życia zwierząt. Zwierzęta też śpią, jedzą, piją, odpoczywają, płodzą potomstwo, jakoś o nie dbają. To na miłość boską, do czego jesteśmy podobni bez życia duchowego, bez naszego odniesienia do Pana Boga, bez naszej modlitwy, bez sakramentów. To kim wtedy jesteśmy? Zdaję sobie sprawę z tego, że o wiele łatwiej hodować zwierzę niż wychowywać człowieka. Dlatego ten świat rzeczywiście dąży do tego, by człowieka hodować. Popatrzcie na reklamy. Jeśli chcesz być taki i taki, musisz mieć ten produkt. Wielu się zażyna, by to mieć. Ale w świecie produktów, w świecie materii, to, co dzisiaj było na topie, to, co dzisiaj było super, jutro już przestaje być. I znowu ciągła zachęta, nowa pokusa i znowu się zażynanie, by znowu być na topie. Wzbudzasz potrzebę, zaspokajasz. Popęd. Zobaczcie, jak dzisiaj bardzo do młodzieży przemawiają obrazy związane z pornografią, z wyuzdaniem, z nieczystością. Bo rzeczywiście dzisiaj wystarczy człowiekowi zaspokoić jego najniższe instynkty i tylko wodzić go właśnie za te instynkty, za te potrzeby. Dzisiaj, kiedy obchodzimy wspomnienie, uroczystość odpustową świętych aniołów stróżów, to nie da się mówić o nich, nie da się mówić o Bogu, który posyła do nas aniołów stróżów, jeżeli człowiek jest zamknięty na rzeczywistość duchową, jeżeli człowiek swoje życie sprowadził tylko do przestrzeni jeść, spać, bawić się, to taki człowiek nie zrozumie, o czym tu w ogóle mowa. Trzeba nam na nowo właśnie tej delikatności ducha. To, co Boże, oddaj Bogu. To, co ludzkie, oddaj człowiekowi. I nie okradaj Boga z tego, co Boże. I nie okradaj człowieka z tego, co ludzkie. Wówczas jest porządek. Wówczas jest ład. Wówczas człowiek tak naprawdę jest sobą. Jest człowiekiem we wszystkich wymiarach swojego bytowania. Moi uczniowie na pewno by podpowiedzieli od razu to, co na katechezie jest dla nas bardzo ważne, że człowiek to DDC, duch, dusza, ciało. Trzy sfery, trzy przestrzenie. I dopiero one, jak się wzajemnie dopełniają, to wówczas jest cały człowiek. Bóg posyła nam swoich aniołów stróżów, między innymi po to, byśmy prowadzili życie duchowe, byśmy prowadzili życie wiary. Ta wiara, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, jest jak ziarnko, maleńkie,
A te ziarnko gorczycy w Ziemi Świętej jest jeszcze mniejsze niż to, które mamy w kuchni. To ziarenko, które Bóg wkłada w nasze życie, wkłada w nasze serce w sakramencie Chrztu Świętego, potrzebuje odpowiednich warunków, by wzrosło i wydało plony. Część z was jest związana z ziemią. Nie porzuciliście ziemi. Chociaż może wydaje się często ta praca nie przynosząca żadnych efektów, żadnych pożytków. Ale Bogu dzięki, jeszcze na tej wschodniej ścianie naszej kochanej Polski jeszcze nie ma tak wielu nieużytków. Ludzie, którzy kochają pracę na roli, wiedzą, jak wiele trzeba włożyć trudu, by najpierw glebę tej ziemi przygotować, spulchnić, nawieść, odkwaścić. Bo dopiero w takiej ziemi wrzucone ziarno da owoc, da plon. Tak samo jest w życiu duchowym. W życiu duchowym wiara zostaje nam dana i wszelkie pomoce, w tym pomoc aniołów stróżów, ale także życie sakramentalne, życie modlitwy, miesiąc październik, modlitwa różańcowa. Każde dobre czyny zostają nam dane po to, by te ziarno wiary w nas wzrastało, by miały jak najodpowiedniejsze warunki do tego, by owocowało, by przynosiło plony, bo do tego jesteśmy powołani. I zdajemy sobie sprawę z tego, że często dobro jest trudne. Często dobro wymaga od nas pracy, tak jak pracy przy tym ziarnie. Ja wiem, że dzisiaj coraz więcej chce się szybko, jak najmniej pracy, jak najmniej wysiłku, jak najbardziej efektownie. I może niekiedy młodzi tak właśnie myślą o życiu. Bardzo często ci, którzy prowadzą jakieś firmy, mówią, kiedy przychodzi młody do pracy, to pierwsze pytanie, ile zarobi? Nie co potrafi, nie co umie. Ile zarobi? Najlepiej mnóstwo kasy na raz. Szybko. Najlepiej się nie narobić. Tymczasem wiemy o tym, że dobro wymaga mnóstwa pracy. Wspomniany Kuba, uczeń już czwartej klasy technikum, wspaniały biegacz. Już nie pamiętam, które miejsce w Polsce, ale rzeczywiście dużo osiągnięć. Z jednej strony myślę, że wielu z nas, ja też, pierś gotowa do orderów, do medali. Ale jak człowiek tak popatrzy, ile trzeba się napracować, ile trzeba mieć dyscypliny wewnętrznej, by tych treningów nie omijać. Śnieg, nie śnieg, deszcz, nie deszcz, praca, nie praca, trzeba wypełnić obowiązki. Bo żeby mieć rezultaty, najpierw trzeba włożyć mnóstwo pracy. W życiu duchowym jest podobnie. To, że zostaliśmy ochrzczeni, to, że ziarenko wiary zostało włożone do naszego życia, to nie znaczy, że dobro samo z siebie przyjdzie. To nie znaczy, że to dobro samo z siebie będzie w nas rosło, kiełkowało. Sami widzicie, jak trudno być dobrym. Sami widzicie, jak trudno być dobrym sąsiadem. Jak trudno budować dobre relacje w rodzinie. A ja już nie mówię o społeczeństwie, nie mówię o państwie, bo tu też widzimy, jak mało jest tego dobra. Dobro wymaga pracy, poświęcenia, zaangażowania. I można powiedzieć, że Bóg posyła swego anioła właśnie po to, by do tego dobra zachęcał, by do tego dobra mobilizował. Mówimy niekiedy dobra intuicja, mówimy niekiedy dobre przeczucie, a my z punktu widzenia duchowego powiemy, to działanie Boga przez anioła stróża, który podpowiada, sugeruje, argumentuje, czyni dobro, nie zrobi tego za mnie, nie zabierze trudu tego dobra, ale wskaże cel, wskaże środki do tego, by to dobro mogło w nas kiełkować.
I myśl ostatnia. Mówi się często o ludziach jako aniołach. Może niekiedy spotkaliśmy takich aniołów dobra, ludzi, którzy przyszli nam z pomocą w bardzo trudnej potrzebie. Może przyszli z dobrym słowem, może podnieśli na duchu. Mówimy niekiedy anielska cierpliwość, mówimy dobroć anielska, gdy patrzymy, gdy mąż czy żona pochyla się nad małżonkiem leżącym w chorobie, w łóżku, niekiedy od wielu lat. Ale także trzeba nam pamiętać o tym, drodzy rodzice, że to właśnie my w pewnym sensie stajemy się takimi aniołami stróżami dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. I Jezus ostrzega nas w Ewangelii, byśmy, broń Boże, nie zgorszyli dzieci. Bo wówczas te dzieci schodzą na złe drogi. Ciąży na nas wtedy wielka kara. Pamiętam pewną uczennicę. To smutny przypadek. Piękna dziewczyna, nosząca się na chłopaka. Trochę przytyła, celowo. Nigdy w spódnicy, nigdy ubrana jak dziewczyna, nigdy umalowana. Chłopaki mówią: proszę księdza, niech się z nią pogada, bo coś ona mówi o zmianie płci. Poprosiłem o rozmowę, zgodziła się. I wtedy okazało się, jak wielki dramat nosi w swoim życiu. W tym domu już nie pamiętam, czy ten ojciec umarł, czy odszedł. Była tylko matka i ona. Bogaty wujek przyjeżdżał do matki. Domyślacie się, po co? Płacił za miłość. Chociaż prowadził tam, gdzie mieszkał, wzorową rodzinę. Wykorzystywał biedę swojej kuzynki, ale robił z siebie dobrego wujka, bo przecież dawał pieniądze. A gdy ta dziewczyna nieco podrosła, to on już jeździł nie tylko do matki. Matka dokładnie wiedziała, o co chodzi. I myślę sobie: Boże, tam w swojej miejscowości, w swojej parafii ideał, można powiedzieć, pobożności cnót. A tu po prostu zbrodniarz. Dziecko, które już nie lata. Obcięto mu skrzydła. Dziecko, które głęboko skrzywdzone, bo już samo nie wie, kim jest. Drodzy rodzice, drodzy wychowawcy, my kapłani również mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Bóg posyła nas jako aniołów, byśmy naszych dzieci i naszej młodzieży nie gorszyli. Niekiedy trzeba postawić tamę złu, nazwać dobro dobrem, a zło złem. Nie przytakiwać, nie przygładzać. Powiedzieć jasno w imię miłości. Ale na to wszystko najpierw trzeba nauczyć, jak wybierać dobro, by te dzieci się nie zniszczyły, nie pogubiły, by miały odpowiednie fundamenty, na którym zbudują swoje życie. Dzisiaj jesteśmy powołani do tego, by rozpoznać w sobie życie duchowe i te życie Boże, o te życie Boże się troszczyć, by ziarno wiary, które Pan Bóg daje, przy pomocy aniołów dobroci, aniołów stróżów, by to ziarno wiary kiełkowało i przynosiło plon stokrotny. Co daj nam, Panie Boże. Amen.